Na dawno nie chodziłem po konstrukcji w tak złym stanie. O, tu jest dach. Zerknę na niego. Ale on jest w słabym stanie, strasznie. Proszę bardzo. Oto Wisła. Taka przechadzka po resztkach peronu. To lecimy. Siemanko, z tej strony Urbex With Passion i dzisiaj znajdujemy się w Okleśnej wraz z Michałem. Hej. Ponieważ zwiedzamy sobie opuszczoną linię kolejową, a w zasadzie część tej linii, a dokładniej odcinek Okleśna-Wadowice. No także znajdujemy się nad Wiślańską trasą rowerową i będziemy kierować się ku tamtemu mostowi w Okleśnej, bo byliśmy właśnie sprawdzić przed chwilą dworzec, ale niestety nie ma do niego dostępu. A nic tam ciekawego w sumie nie było. Także myślę, że powoli możemy zaczynać. Będzie to też taki odcinek trochę w innej formie. Jak widać, troszkę spory wiatr. Jesteśmy nad Wisłą i kierujemy się do mostu, który będzie właśnie przechodził przez tą rzekę. Wspomnę jeszcze, że linia, po której się poruszamy, czyli linia kolejowa numer 103 relacji Trzebinia-Skawce, została oddana do użytku 15 sierpnia 1899 roku. Zgubiłem Michała. Został chyba tam po drodze. Jaki chłop. Właśnie sobie tutaj traktor odjeżdża. No gdzieś ty jest? No kurwa, co odleciało mi to? Co? Odechciało mi to i musiałem tu gonić, ale już to zapało. No dobra, to czekam na ciebie tutaj. Jayowi odleciała peleryna. Mam nadzieję, że wiatr bardzo nie zagłusza tego odcinka. Jak widać, traktor zabiera bele z sianem, które tutaj no są składowane, no. Były sianokosy robione. A tutaj płynie sobie największa rzeka w Polsce, czyli Wisła. Tam jest ten most, na który teraz się udamy. A my czekamy na tego Jaya, ponieważ w sumie nie wiem, co on tam zrobił. Trzeba na niego czekać. 5 hours later. No, przyjechał. Nie pytaj, nie pytaj. Nie jedziemy, chodź. Nie pytaj po prostu. Chodź, jedziemy. Ale wiatr się zerwał. O, Fris leci helikopterem. A to jest akurat ten helikopter. Nie, to jest helikopter schoczny. Z Wrocławia. Nie no. Tak to robi ekipa. Ale to jest helikopter, który w Choczni stacjonuje chyba. Bo go kojarzę. To jest koło Wadowic. Dobra. Aktualnie jesteśmy przy moście kolejowym w Okleśnej. A tu znajdują się ruiny chyba jakiejś strażnicy? Coś takiego? Co to było? Czekaj, już nie widziałem. To są ruiny austriackiej strażnicy wojskowej. Jak widać. No ruina, no. Przynajmniej fajny kadr na most jest. Idę zrobić zdjęcie.
Jesteśmy na wieżyczce. Niestety nie jest to wykoszone i nie ma widoku na Wisłę. Jednakże jest widok na most kolejowy. Ale to chyba lepsze. Aktualnie jesteśmy na tym właśnie moście kolejowym, nieczynnym. Choć z tego co słyszałem, bardzo możliwe, że jest nieregularnie wykorzystywany, ponieważ szyny są, nie są całkowicie zardzewiałe. Są w dość dobrym stanie, jeszcze są zdarte, o to mi chodzi. A właśnie, pokażę wam jeszcze kilka ujęć z drona z tego oto mostu. Dobra, ujęcia z drona jako taką mam nadzieję mi wyszły, a teraz będziemy szli na przeprawę, żeby przedostać się na drugą stronę tej rzeki, a mianowicie Wisły, tak jak już wspomniałem. Ta kładka wygląda na o wiele świeższą niż ten most. Wygląda to naprawdę imponująco. Gdzie? Tam? Dobra. Fizyk. Poczekaj, może sobie rower odsunę. Zostawię tu plecak. To jest tu? No jest, faktycznie. Proszę bardzo. Oto Wisła. No. Moc z tej perspektywy wygląda fajnie. W ogóle to są takie te... Rolki? Chodzi chyba o w zimę coś. A co one miały na celu? Właśnie nie wiem. W zimę coś się tutaj, ten metal się jakoś poszerza? Coś takiego? Aha, no bo jak jest mała temperatura, to metal zmniejsza swoją objętość chyba. Fajnie to wygląda. Dobra, wychodzimy? No, teraz sobie zdjęcie. Dobra. Niczego sobie ten widoczek. Tam jakaś ławeczka. Jeszcze zanim do końca nie zjechaliśmy z tego mostu, to wspomnę, że
most został wysadzony przez hitlerowców w 1945 roku. Jednak już rok później został on odbudowany. Także bardzo dobrze. Tak, idąc wzdłuż tej linii, powiem jeszcze o tym, że odcinek, po którym idziemy, czyli Bolęcin, bodajże Bolęcin, Spytkowice, został zelektryfikowany w 1991 roku. Odcinek Trzebinia Bolęcin w 1982 roku, natomiast odcinek Wadowice Spytkowice w 1989 roku. Aktualnie znajdujemy się na peronie w miejscowości Miejsce, jakkolwiek to brzmi. Jak widać, zostały tylko jego resztki, bo trakcję zdjęto... Nie mów trakcję, bo się ludzie stawią. Trudno. Tam dalej co jest? Tam jest dworzec. No, czyli jest jakiś pustostan. Prawdopodobnie ruiny dworca. Zepnę tam do niego. No to są ruiny dworca w miejscu. Gdzie była kasa biletowa? Ale to jest podłoga słaba. Gdzie? No to była kasa biletowa. Tu? To są resztki najprawdopodobniej tej zostawni, albo czy urządzeń sterowania w kraju. Ale to jest syfu w ogóle. No, trudno się dziwić, opuszczone. Opuszcza? No fajnie. Czekaj, zerknę, bo chodzi. Szczerze, wejść na wejściu mi nie zależy. Jakoś. Tu jest dach. Zerknę na niego. Ale on jest w słabym stanie strasznie. Tak? Dobra. Nie, to jest wytrzyma, chłopie. Podobno to się może zawalić. A linię kolejową opuszczono w 2002 roku przez jej niską rentowność. O, jak widać, Michał J tam wchodzi. No, dworzec jest w opłakanym stanie. Ja się tam szczerze trochę boję iść. Michał to Michał, on żyje swoim życiem. Jak się zawali, to nie będę go ratował. Taka przechadzka po resztkach peronu. Rok po zamknięciu linii, czyli w 2003 roku, rozebrano sieć trakcyjną. Tu, jak widać, są tylko słupy po niej. Na odcinku Trzebinia Spytkowice, do którego zaraz się udamy. A 10 lat później, niecałe, bo w 2012 roku rozebrano sieć trakcyjną na odcinku Wadowice Spytkowice. Więc wtedy już cała sieć, cała linia w zasadzie była pozbawiona sieci trakcyjnej. Także opuszczamy stację w miejscu, a w zasadzie przystanek w miejscu. I widzimy się na stacji kolejowej w Spytkowicach. Dobra, aktualnie znajdujemy się pod opuszczonym dworcem, znaczy opuszczonym. Pod opuszczoną częścią torów, bo to jest linia 103, ta pierwsza, która tutaj jest. Ponieważ znajdujemy się w Spytkowicach, czyli w jednym z większych centrum przesiadkowych. Ogólnie dworzec, tam widać właśnie koleje Polregio, które jadą ze Spytkowic do Krakowa. No i tak to się prezentuje. Nie będziemy jechać tam do głównego budynku dworca, ponieważ on jest czynny.
Natomiast tutaj jest opuszczona linia kolejowa 103. Więc ruszamy dalej. Aktualnie dojeżdżamy do stacji w Trzebieńczycach. Jesteśmy tak mniej więcej, powiedzmy, w 1/3 naszej dzisiejszej wyprawy. Zarośnięte. Weźmy rower, zostawmy na początku i pójdziemy. Także tak wygląda dworzec, znaczy dworzec, przystanek w zasadzie, wiata. No tyle. No jak widać, troszkę to jest zarośnięte już. Jest. Stacja Trzebieńczyce. Co? Co? Mozaika? To nie jest mozaika. To jest farba. No. Tak się prezentuje wnętrze dworca. Gdzie? Tutaj są kasy budowlane. Okej. Okay. Tu było okienko, tu była poczekalnia, tu był pies kaflowy. A tu było też wolne. Okej. Jak widać, za mnie jest Michał, czyli osoba, która mega dużo zna się na kasy. Bardzo wygodne te wiaty przystankowe tu jeszcze mają. Okej, okay, znajdujemy się w Grodzisku i tu miał być dworzec. Ale jednak to jest jakiś prywatny dom. Ktoś to wykupił. A my patrzymy tylko na te wiaty. Ale chyba ruszamy dalej, nie? No tak. Nie zatrzymujemy się jakoś szczególnie. Ale jaja? Tu jest dzieć trakcyjna. Nie rozpędziona. Ale nie, sieć trakcyjna nie została rozpędziona, tylko zdjęta. Ale jest! No jest, no. No ale właśnie, jest sieć trakcyjna. Tak jak trzeba w pięcie trochę, to jest... No. Jak widać, Michał się ekscytuje siecią trakcyjną, która tutaj została. Nie jest nic. Okej, także znajdujemy się teraz w Woźnikach. Jak widać, to jest chyba przystanek, no chyba najbardziej zarośnięty, nie? No albo jeden z bardziej przynajmniej. Chyba ta Trzebieńca była bardziej. Ale jest na pewno gorzej zachowany. Po pierwsze, nic tu nie ma. Tylko wiaty. Tylko wiaty, no ale to jest w sumie centrum wsi, jak widać. Tam nawet jakieś konie się pasą. No, a my będziemy musieli ruszać dalej, nie? Pewnie. Ja to dalej będzie i w sumie jeszcze jeden przystanek, no. No i Wadowice, nie? No, dokładnie. Także widzimy się pod mostem. Czekaj. Szyna. Nie, to nie szyna.
Wow. Stan taki se. Właśnie patrzę. No, także znajdujemy się na mostu kolejowym, moście kolejowym w Woźnikach. Stan niezachęcający. Nad rzeką Odra? O, nie, Odra. Jaka Odra? Chyba, jak się nie mylę, to jest Skawa. No. Ja bym zostawił na tym. Zdajmy, żeby nie było ich na widoku. Ja kurde. No. Gdzie w każdym momencie może zawalić. Trzeba iść po tych połączeniach. I zaraz wejdziemy nad rzekę Skawę. O, proszę bardzo. Rzeka Skawa. Chyba, czekaj. Upe. Tak, Skawa. U. Troszkę się zapadło. No ja proponuję, nie wiem, przejeżdżamy tym mostem, bo chyba... Sprawdźmy, że w ogóle są przejazdy. To sprawdźmy. O, ktoś tu jedzie też. To ludzie jeżdżą. No. Stan jest no taki, no zły no jest. Się zaraz sypnie. Czekaj, spytam się, może są lokalsi. Jest przejazd na drugą stronę? Jest. No i super. Do końca i to robi. Dobra, dzięki. Ale to się tłucze, nie? Bez kitu. Jakby pociąg jechał. Idziemy zerknąć? Ja idę tym metalowym chyba, wiesz? Nie polecałbym. Mówisz? No. Dobra, ty się znasz na ko... Ty się znasz na tych konstrukcjach, to ci zaufam. Wracamy? Tam gdzie oni? Czyli tak jak oni? Co? Tak jak oni? Czy nie? Nie, fajny ten most. Tylko się sypie. Jak pociąg, który już w Okleśnej w trochę lepszym stanie był. No tam jest o wiele lepszy stanie. No tam jest o wiele lepszy. Znaczy tam się nie... No i tam była metalowa kładka, nie? Się przynajmniej nie trzęsła cała. No dawno nie chodziłem po konstrukcji w tak złym stanie. Jak z kamienia to się nie zawali. No czy ja wiem? Patrz, to się całe kruszy. Ja wiem, żartuję. Wchodzimy? Tutaj? No. A ja sobie tu posiedzę. Ładnie. Tam Michał jeszcze sprawdza sobie podpory. Natomiast ja już się przygotuję do kolejnego miejsca. Jest to przystanek w Radoczy bodajże. Co? Ile? 10? Zawsze coś. Zawsze coś. Grosz do grosza. Też fajnie to wygląda. Kurde, ładna pogoda się zrobiła. Ja się nie spodziewałem takiej pogody dzisiaj. Ja myślałem, że będzie tak, jak jechaliśmy, nie? Że będzie cały dzień mrzawka i tyle. Ile daleko? Schodzisz? No może. Pytanie, czy ja wyjdę? Wyjdę. Już tam niżej nie to zobaczmy zejść. Tu? Nie, tu. Tam niżej się nie da. No to wiem. Znaczy, no jakbym się uparł, ale Marcinem Banotem nie jestem. Ty, ej, znowu tutaj są te rolki.
Do czego już służą te rolki? Tak jak mówiłeś, że to jest metal. Że co, że na zimę? No, na lato. Aha, no pomoże. Zmieszczę się tu? Nie przejdź. Zmieszczę się. No to będzie ryzykowne. Dobra. Mam mało baterii, ale już trudno. To lecimy. No i super. Tak, tak. Wszystko mam. Dobra, nie wiedziałem, że nam tyle na tym moście zejdzie. Tak, chowając tego drona, jeszcze wspomnę, że pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, bodajże w 1988 roku, rozebrano odcinek Wadowice-Skawce, ponieważ w miejscu, gdzie szła linia kolejowa, zaczęto budować zbiornik wodny. No i i rozebrano po prostu tory, sieć trakcyjną i do teraz to znajduje się pod wodą po prostu. Powinien tutaj gdzieś mieć film z wyburzania tej oto trasy. Co? Lecimy dalej. Ale myślałem, że ten most będzie w lepszym stanie. Chyba pierwszy odcinek, znaczy odcinek w sensie miejsce, w którym pojedziemy po torach, podkładach. O Jezus, to nie ma sensu. No, lepiej to przepchnąć. O, jak widać, jest sieć trakcyjna, choć właśnie nie rozkradziona przez złomiarzy. To jest ten, co go konserwowali. Zostaw sobie tu rower.
Tory były złe. Szyny były złe. Podwozie było złe. Trzeba dokończyć tą linię drugą stroną. A podkłady się dobrze trzymają? Czy byś im nie ufał? Nie, zaufałem. Ciekawe, czemu przejście jest zbronione. Przecież da się przejść. To nie tak, że most się sypie. Nie. Nie jest nic. Fajny most. Taki mniejszy tym razem. Taka bardziej kładka. Ale ten most jest trochę bardziej w gąszczu. Nie powiem, że nie. Okej. Wydostałem się. Tak, zbierając się, jeszcze wspomnę o tym, że linia została zamknięta w 2002 roku. Nie wiem, czy o tym mówiłem, ale jak mówiłem, to się powtórzę. Zamknięto ją w 2002 roku ze względu niskiej opłacalności chyba, nie? Było mało kursów i po prostu pociągi zostały zawieszone. I po 20 latach... No tak, było mało pasażerów. I po 20 latach są plany jej rewitalizacji. Jednak zobaczymy, czy coś dojdzie do skutku. Ogólnie PLK planuje ją odnawiać, ale z tego co wiem, to pieniędzy nie ma. No tak, no. Tak samo, tylko że nie wpisano ją na żadną listę, jakieś tam koleje 2000, coś tam, nie? Więc... 190 panią musiałem, co nie? No właśnie, 190 to jest inna linia, która biegnie od Bielska do Cieszyna. Też... Do Skoczowa, bo od Skoczowa do Cieszyna jest odnowiona. Okej, dobra. Cieszyn-Skoczów jest odnowiony, ale od Skoczowa do Bielska jest opuszczona część. I ona jest w o wiele lepszym stanie, bo została opuszczona w 2009 roku bodajże. Tak, dokładnie. No, także może kiedyś się tam wybiorę też. Dobra, lecimy dalej. Uwaga! Pod napięciem, tak? To jest chyba to. Sieć pod napięciem. Nie chodziło mi o ten, ale... Czy to jest zwrotnica? Nie. A, wiem. To jest znak. Mówiłam, że tutaj masz jeszcze maszynę. To jest zwrotnica? Nie. Nie, to jest znak, który informuje, że tutaj będzie maszyna. A, okej. Okay. Dlaczego? Przystanka już nie ma, chyba rozkradli. Także chwila na zdjęcia i lecimy dalej. Także Michał pojechał robić zdjęcia znaków, a ja wspomnę o tym, że nasza wycieczka już będzie dobiegać powoli do końca, ponieważ to jest ostatnia stacja przed Wadowicami, czyli głównym dworcem, który jest czynny, otwarty. Tam przejeżdżają pociągi relacji Bielsko-Biała Główna Kraków albo Wadowice Kraków. Także pewnie podjedziemy na dworzec, pokażemy, no i to będzie na tyle, bo Wadowice Skawce, tak jak wspomniałem, zostały już rozebrane. Leżą na dnie Jeziora Mucharskiego.
aktualnie jesteśmy na obwodnicy Wadowic. Tam przed nami zaraz wyłoni się dworzec w Wadowicach. Dworzec kolejowy. Co? No. No i tutaj rozdzielają się tory na Bielsko-Biała Główna oraz na Trzebinie, czyli bodajże te. Albo te środkowe, nie, te środkowe, bo są zarośnięte. To te środkowe. No raczej te. Coś jest. Nie wiem, czy te tutaj nie odchodzą. A to nie jest czynna? Czynna, nieczynna? Ja nie będę przechodził. Nieczynna linia jest na środku. Jest zarośnięta. Ta jest czynna, jak widać. No tak. Jak widać, przed nami już powoli wyłania się dworzec kolejowy, który aktualnie jest odnawiany i bardzo dobrze, bo śmieć był zniszczony, a mało dworców w Polsce jest ogólnie odnawiane, więc spoko. Poza tym Wadowice to jest takie turystyczne miejsce, tam też bazylika. Także dworzec autobusowy. No i tu jest przejście podziemne i nim idziemy. Także tu jest dworzec w Wadowicach. No. I tu jest takie fajne przejście podziemne na niego. Aha. Drzwi. Jedziemy tędy. Także tu powoli będę kończył odcinek, bo jest to ostatni punkt trasy pociągu relacji Trzebinia w Wadowice. Kiedyś jeszcze były skawce, czyli po prostu kilka przystanków w tamtą stronę. Jednak tak jak mówię, linia została rozebrana w 1988 bodajże. Tak się prezentuje dworzec w Wadowicach. Ogólnie ten budynek, budynek w Andrychowie i budynek w Kętach wyglądają niemal identycznie. Tak, i z tego peronu, tak jak Michał mówi, prawdopodobnie odjeżdżały pociągi do Trzebini. Także myślę, że to by było na tyle. Ja byłem Urbex with Passion. To był Urbex linii kolejowej z Okleśnicy do Wadowic. To był Michał. Tak. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. To był taki odcinek w trochę innym stylu. Więc widzimy się w następnych materiałach. Na razie.